Mam okoliczność uczestnictwa w tak wspaniałym jubileuszu 25 lat Radia Rekord, radia, z którym tak naprawdę jestem zaprzyjaźniony od początku. Przypominam sobie 21 lat 21 roku mojego życia, kiedy studiowałem na uczelni, radio powstawało. Wtedy mieliśmy rzeczywiście mnóstwo i mam mnóstwo wspomnień, które dotyczą ludzi, którzy też tworzyli to radio. Dlatego tym bardziej, szanowni państwo, uważam, że to jest medium, które rzeczywiście, z którym ja wyrastałem i dzisiaj towarzyszyło mi 25 lat. Zgadnijcie państwo, jadąc dzisiaj samochodem z Martą Michalską Wilk, która tutaj jest również obecna, jakiej stacji słuchaliśmy? Oczywiście Radio Rekord. Myślę, szanowni panowie prezesi, że to naprawdę wielkie dzieło, które w rodzimym klimacie było tworzone przez szereg lat, ale udało się i serdecznie wam tego gratuluję. Chcę pogratulować i chcę przy tej okazji uhonorować Radio Rekord medalem pamiątkowym Promazowia. Szanowni państwo, najwyższe odznaczenie na ręce prezesa pana Stefana Tatarka dla obu panów, dla wszystkich pracowników Radia Rekord, ze szczególnymi życzeniami dalszych sukcesów od Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pozwólcie panowie, przekażę panu prezesowi medal. A odczytam jeszcze za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Wyróżniam Radio Rekord FMSA medalem pamiątkowym, podpisano marszałek województwa mazowieckiego. Szanowni panowie, województwo mazowieckie ma 20 lat, 25 lat Radio Rekord. Myślę, że możemy też czerpać jako ten organ samorządowy wiele wzorców z tak dobrze prowadzonej działalności. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.